znasz, ale jedno wspomnienie z rodzinnych stron przed oczami niezmiennie masz. Ta tęsknota nie daje spać, wciąż powraca nocą i dniem. Co tak sprawia, że chcesz po przygodach stu jak najszybciej wrócić tu? Witam Państwa bardzo serdecznie w takich dosyć ciekawych okolicznościach, przyznacie. O atrakcji chyba nie powinienem mówić, bo ją po prostu widać i są tutaj profesjonaliści, którzy Państwu powiedzą, ale chcę powiedzieć, że mamy niebywałą okazję, żeby spotkać ludzi, którzy w znakomity sposób, nie bawiąc ami się, też odwołują się do najpiękniejszych kart naszej historii. Przed sekundą miałem sposobność oglądać flagę I Rzeczpospolitej. 450 lat temu została zawarta Unia Polsko-Litewska. To szczyt potęgi Rzeczpospolitej i bardzo mnie cieszy to, że potrafimy wracać do takich pięknych wydarzeń i że tak znakomity pomysł w ogóle się pojawił, żeby do tych wydarzeń wrócić. Poprawcie mnie Państwo, jeśli się mylę, ale tam widziałem trasę goniąc Ulanów, Toruń. 27 sierpnia macie się pojawić, tak, w Toruniu. Bardzo jesteśmy zaszczyceni tym, że płyniecie przez Serock. 80 metrów historii, tradycji. Tutaj Państwo kultywują historię, która miała miejsce i w Serocku, więc bardzo się cieszymy, że możemy naocznie ją obejrzeć. Może z czasem jacyś adepci tej trudnej sztuki się znajdą. Samo budowanie tratwy to 30% całego sukcesu, natomiast 70% to umiejętność sterowania taką tratwą, która nie ma oczywiście silnika, ma urządzenia hamująco-sterujące i te dwie drygawki, czyli wiosła około 12-metrowe. W tym roku skala zagrożeń, które spotkaliśmy na naszej drodze wodnej, była naprawdę ogromna, dlatego że jest mało wody. Jest rok, w którym praktycznie niewiele jest w rzekach, co nie pozwala na bezpieczne i spławianie drewna. Kołysał nas zachodni wiatr i brzeg gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, do czerta! Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali Beauforta! Zasłonę owianych chmur ulewa spadła nagle. Rzucało nami w górę i w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął i zaklął! Ech, do czerta! Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali Beauforta! I pada już do rana. Piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali Beauforta. 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta.